Cześć, witajcie, detailingowy dziedzia. Kupiłem kolejną rękawicę do mycia felg. Tym razem też z AliExpress, ale od firmy, która kurczę, no ma dobrej, znaczy firmy od sprzedającego, który ma dobrej jakości, jeżeli chodzi o pędzle, mikrofibry, oczywiście beznadziejne też ma. Nie wiem jak go nazwać. MGGC? Niech będzie, no niech będzie tak. Oczywiście stara tu leży. Za tę dałem 30 parę złotych z wysyłką, na Allegro w Polsce 42 zł. Szybciutko przyjechała, niecałe 2 tygodnie. I teraz tak, kurczę, jeżeli chodzi o porównanie rękawic, zobacz co jest grane. Dobra, niech leży. Patrz. Widzisz? Ta jest strasznie szeroka. Aż zdejmę rękawicę. Strasznie szeroka. I jak dla mnie strasznie nieporęczna. Krótkie palce. Masakra. Naprawdę. Tutaj wkładam rękę i mam ekstra. Długie paluchy. Ta można powiedzieć, że jest taka no name. Kupiłem tam. Patrzyłem, żeby była najtańsza. No. Raczej w tej bardziej tłusto. No ta już swoje wyrobiła. Ale w tej jest jakby bardziej tłusto. Ciekawi mnie to, że te paluchy ma jakby krótsze. Zdecydowanie tak, tutaj jest taka jakby, zobacz, widzisz, wygląda jak zimówka. Różnica jest, na pewno różnica jest. Jeżeli chodzi o włos, wiesz co, znacznych różnic nie widzę. Oprócz tego, że no ta już swoje wyrobiła. Pamiętajmy, że ta już ma swoje lata. Ta rzeczywiście ma tego więcej, bardziej mięciutko, tak przyjemnie. No dobra, no to co? No, próbuję. Do wody. Najpierw do wody. Dowód. Do wody. I słuchaj, pójdę sobie, założę rękawiczki, żeby nie moczyć rąk, bo co my dzisiaj mamy? 27 października, czwartek. Tak, żeby nie było, szybko zmarznę. A w rękawiczkach zawsze jakaś ochrona. Spryskam sobie już od razu oponę. Oponę, felgę, kurde. Nie wyspałem się. Jak zwykle zresztą. O, wstępnie niech się już zmiękcza. Ok, zacznę od czego? Zacznę od Chińczyka, czyli od MGGC. Albo od MJC, o niech będzie. Będziemy mówić MJC. Ja będę mówił, o, nie będziemy. Ja będę mówił MJC. Tak będzie mi łatwiej. Wrzucę materiał. Dobra, jeszcze raz i zobaczmy. No, krótkie paluchy. Wiesz co, znacznych różnic nie widzę. Oprócz tego, że jest bardziej puszysta, no wiadomo. Swoje, jest nowa, tamta już swoje wypracowała. Znacznej różnicy jakoś nie widzę. Teraz tak. Rękawica. Może być, że chłonie więcej wody, ale to tylko może być takie wrażenie. Biorę tego flaczka. Wypłuczemy. Dobra. I zarzucam tego flaczka. Ta jest tak, taka ciaśniejsza, jest mniejsza, jest węższa. Tamta jest bardziej taka puszysta. W tamtej czuję się, jakbym miał bardziej miękko. Czyli jakby fajniej. Ale czy z myciem tak będzie? Zobaczmy. Tak, ta ma zdecydowanie jest, ma mniej wypełnienia. Już wiem o co chodzi. Mniej wypełnienia. Ale przez to jest bardziej praktyczna, słuchaj. Bardziej mogę dojść tutaj do zakamarków. Lżejsza, zobacz, dłuższe palce. Osobiście jakbym miał wybrać, kurczę, chyba ta. Naprawdę. Tylko, że teraz tak. Traf u Chińczyka. Gdzie mi tu, kurczę, po moim niebie latasz? Nad moim niebem często lata tutaj ten. Z ich troje, Wiśniewski i z Bajmu. Ciekawe czy trzeźwa, a nieważne, u góry niech robi co chce.
oby gdzieś tam dalej spadła. A nie, nie życzę jej tego, oczywiście, że nie. Tak zabrzmiało, jakbym jej coś życzył niemiłego. Kurde, jeszcze raz, wiesz co, mam poczucie, że ta jakby była taka bardziej praktyczna, że jest mniejsza i mam wrażenie, że dojdę do każdego zakamarka, a tutaj niestety przez tą swoją puszystość i szerokość, o, tu jest puch, szeroko, kurde. Tak naprawdę to chyba te różnice są tak znikome, że teraz będę już kombinował, poczekaj. Tak, tam mam wrażenie, że tak lepiej mi się dochodzi tej do zakamarków. Tu na płaszczyźnie za to jest super. Tu na płaszczyźnie jest super. Słuchaj, różnice są tak delikatne, że kurczę, no ciężko wybrać takiego lidera, można powiedzieć. Ta ma więcej mięsa w środku. Dłużej będzie trzymać pianę, sprawia wrażenie delikatniejszej, ale tak jak mówię, to jest, wiesz, pierwsze podejście, więc tutaj zobaczymy, jak to się będzie zachowywać ta rękawica po jakimś okresie. Dzisiaj 27 czerwca, październik 2022. Przypomnij mi się za rok, albo jak pojawi się film, jak rękawica. Ja będę jej teraz cały czas używał i zobaczymy, jaka będzie z niej szmata, czy się zeszmaci, bo ta naprawdę wytrzymała dużo. Już jest taka, widać, że ściera się zrobiła. Teraz tak, płukanie tej rękawicy chcę zobaczyć jeszcze. Fajna. Wiesz co, fajna. I tak zaczynam się przekonywać, bo to jest tak, że tak jak z rękawicami, słuchaj, klasycznymi. Zdajemy sobie rękawiczki. To jest tak jak, słuchaj, z rękawicami klasycznymi. Im dłużej myjesz, tym bardziej ona się robi miękka, delikatna. I ta też, że tak powiem, nieładnie się troszeczkę zeszmaci. No jest cięższa, dużo więcej mięsa ciągnie. Tak jakby miała więcej wypełnienia. Jakby była grubsza zdecydowanie. Słuchaj, będzie krótki film, no bo tutaj wiesz, no jedyne co je różni, to to, że ta ma krótsze palce, jest szersza i jest bardziej mięsista. Ta już swoje wypracowała. Też kosztowała naprawdę grosze. Grosze. Teraz to one zdrożały na maksa, wiadomo jak jest. Czy warto te rękawice kupić? Oczywiście. Ja sobie nie mycę, nie wyobrażam sobie mycia felk bez tych rękawic, naprawdę. Rewelacyjne są. Z FX Protect ta mini jest fajna, jest naprawdę, jest rewelacyjna również. Tutaj masz całe łapsko, wiadomo o co chodzi, nie? Tam też. I czy jest lepsza? Kurczę, ciężko, wiesz co, to no, sprawa indywidualna. Ja jestem przyzwyczajony do tych rękawic. Tamtą też mi się fajnie myje, a najlepiej tamtą to mi się myje właśnie zakamarki, jeżeli chodzi o progi. No dobra, z mojej strony to wszystko. Rękawice bardzo podobne. Ta z MJC, tak będę nazywał MJC. No jakość, moim zdaniem, bo ja pamiętam jak tamtą kupiłem, jest lepsza chyba troszeczkę, z tego względu, że jest taka jakby pełniejsza, grubsza, szersza. Jeżeli chodzi o zakamarki, trzeba się przyzwyczaić. Zobaczymy na ile ona się rozciągnie, bo ta też, ona była mniejsza, ona się też rozciągnęła. To nie jest tak, że ona była zawsze taka szmata. Jestem przy myciu trzeciego koła i już wiem, co jest 5. To już tak naprawdę wolę tamtą. Z tego względu, że ta przy myciu, mówię tutaj o palcu, o kciuku, czyli chwytnym naszym palcu, rękawica mi ucieka, bo ona jest tutaj równa. Tamta jest tak jakby bardziej dopasowana. Mniejsza i bardziej dopasowana. Ta ma więcej mięsa, ok. Do płaski. O, widzisz? One są tutaj równe. I ten palec, jak ja myję i chcę zakamarki, zobacz, on mi ucieka w ogóle. Ja go nie mam. A tym palcem właśnie też się fajnie pracuje. Kciukiem. I tu to jest mój minus. Jest troszeczkę za duża, za szeroka. Jakby kciuk był niżej, byłoby perfekcyjnie. Tu na polu, a on jest, zobacz, tu równo z tymi. To jest minus tej rękawicy. No szkoda, kurczę, szkoda. Tamtą mi się myje wygodniej, pomimo że tu, jeżeli chodzi o miękkość, jest zdecydowanie lepiej. Więcej wody i czujesz, że jest taka delikatniejsza. Tylko ten kciuk, kurde, no. No dobra, hej.